Ja sam zauważyłem, że ten rok po raz pierwszy nauczył mnie trzymania na uwięzi swoich własnych emocji, ponieważ niestety zbyt często zdarza się tak, że od razu widać, że mierzymy się w rozmowie między ludźmi, którzy wiedzą, na czym mediacje polegają, i tymi, którzy nie wiedzą, choć mówią, że wiedzą. I no, kompetencje determinują, że jedni mówią, używają tego języka, że mediacje są tańsze i szybsze, a drudzy mówią, że mediacje oddają ludziom możliwość, żeby samodzielnie regulowali swoje sprawy. No i oczywiście otwierają tutaj, myślę, że taką dyskusję kulturową, kulturowej zmianie, jak to się w tym naszym życiu zmienia. Niewątpliwie ten rok jest rokiem wielkiej rewolucji, która się przekłada na naszą pracę, bo uruchomiła te środki komunikacji, tak jak my w tej chwili rozmawiamy. No jest błogosławieństwem z punktu widzenia wszechnicy mediacji, jak co tydzień możemy rozmawiać, co mnie bardzo cieszy. Ale jeszcze jestem ciekawy dalszych waszych tutaj doświadczeń. Ola Malitowska. Ola w zeszłym roku uczestniczyła w konkursie. Wiesz, chcę cię namówić do takiej twojej wypowiedzi, która będzie miała właściwy element dyplomacji i właściwy element również takiej uczciwej diagnozy, którą poczyniłaś, ponieważ ty jako osoba razem z Grażynką i z Adamem Gąsierowskim wybraliście się w zeszłym roku na konkurs, wygrałaś go i w tym roku pojechałaś również na konkurs, poczyniłaś tam jakieś obserwacje. Ten nurt z całą pewnością, zapewniam cię, będzie się rozwijał, dlatego że jest dość popularny. Jest dość dużo ludzi, którzy chcą mieć takie bardzo spektakularne sukcesy i są nawet sponsorzy, którzy chętnie na to dadzą pieniądze. Widać tu ewidentnie też prymat środowiska prawniczego i nie spodziewajmy się, że ono się zmieni. Co najwyżej możemy starać się z jednej strony no, rozmawiać z prawnikami, zachęcać ich do współpracy, ale z odpowiednią perspektywą sukcesu bądź jego braku. Niewątpliwie też w tym środowisku jest też tak, że w miarę rozwoju spraw kierowanych do mediacji konflikty pomiędzy pełnomocnikami a radcami czy adwokatami, którzy są mediatorami, będzie narastał. Szczególnie wtedy, jeżeli poziom kompetencji mediacyjnych będzie nie za wysoki. Ale Olu, chciałbym ci oddać głos, bo odbył się drugi konkurs, w którym brałaś udział i cóż, co ty na to wszystko? Udałam się na drugi konkurs w tym roku, żeby zobaczyć, jak się będzie rozwijała przede wszystkim ta idea robienia takich turniejów. No szczerze mówiąc, troszkę się zawiodłam ze względu na to, że jakoś specjalnego rozwoju, jeżeli chodzi stricte o uczestnictwo mediatorów, takiego kroku w przód to nie ma, ponieważ z tego, co się orientuję, no to zbyt wiele osób się nie zgłosiło. Natomiast były inne osoby niż w zeszłym roku, osoby przede wszystkim spoza tutaj naszego kręgu i też spoza tych kompetencji, które my reprezentujemy. I miałam akurat okazję przyjrzeć się mediacji, którą prowadziła mediatorka wojowniczka. Już pomijam fakt, że wprasowano w nas w komediację, która jak wiadomo rządzi się swoimi prawami i ona no, w mojej ocenie nie ma w ogóle miejsca w turnieju na coś takiego, ponieważ nie może być w komediacji dwóch aktywnych mediatorów, a jeżeli ci mediatorzy w tej komediacji jeszcze mają między sobą rywalizować, ponieważ są w turnieju, no to już w ogóle jest oderwane od rzeczywistości. No i przede wszystkim ktoś, kto decyduje się na to, żeby wprowadzić taką formułę do turnieju, to no trudno mi powiedzieć, czy on kiedykolwiek występował w komediacji. Natomiast to, co zobaczyłam, to stwierdziłam, że to jest dobre dla osób, które uczą się mediacji, żeby wiedziały, jakich błędów nie popełniać. Ponieważ często wydaje nam się, że tak, my wiemy, my mamy kompetencje, a jak przychodzi co do czego, to właśnie fiksujemy się na takich różnych pytaniach i przeglądaniu akt i zadawaniu stronom pytań, o których oni nie rozmawiają. Jak gdyby kradniemy im ten konflikt przez to, że wyciągamy z kapelusza różne wątki, które były poruszane przed sądem, a o których te strony w ogóle nie chcą rozmawiać w trakcie tej mediacji. Także do celu
Ja jestem troszkę zawiedziona tym, że tak się z tym turniejem potoczyło i szkoda, ponieważ no jest to, była to dopiero druga edycja. I myślałam, że bardziej będę zachęcona do tego, żeby dalej w tym turnieju brać udział, nawet już może nie jako uczestnik, ale jako obserwator, żeby widzieć, jak się ta formuła rozwija. Aczkolwiek na chwilę obecną, no niestety chyba wolę po prostu siedzieć u siebie w biurze i prowadzić mediację naprawdę. To tyle, jeżeli chodzi o turniej. Jak tak mówisz, to sobie tak pomyślałem, że może warto się podzielić też taką myślą. Marcin przed chwilą wyposażył mnie w taką myśl, że może nie powinniśmy pesymizmem się nastrajać, ale ja absolutnie uwielbiam taką sytuację, w której możemy jako wizjonerzy tworzyć coś, ale żeby coś tworzyć, to musimy opierać to na diagnozie sytuacji taką, jaka ona jest. Drogi Krzysztofie, spróbujemy namówić teraz naszych przyjaciół, którzy są teraz z nami, do tego, żeby spróbowali trochę pokreować tą naszą rzeczywistość, trochę zobaczyć właśnie wizję na przyszłość. I Marcina nastrajam, żeby nie ustawał w jakichś swoich obserwacjach. Bo ja po wypowiedzi Oli właśnie tak przyszła mi do głowy, że chyba przyszedł nam rok krzykaczy. Ponieważ tak zauważyłem, że trzech krzykaczy, prawda, z Warszawy i z Krakowa w tej chwili nadaje taki rygor temu rynku mediacji w Polsce. Aczkolwiek myślę, że Ministerstwo Sprawiedliwości po naszym ostatniej wszechnicy, i tu dziękuję Grażynce za tutaj taką konsekwencję działania, że udało nam się porozmawiać z panią dyrektor Siemianowską. Myślę, że pani dyrektor Siemianowska jest nieźle zaskoczona tym, co zobaczyła, prawda, że jednak jest takie środowisko, które nie dość, że ogarnia to wszystko, ma jakąś wizję, wykazuje się efektywnością, ma jakiś taki pęd do działania, ma pomysłowość, to te efekty są prawdziwe. I to jest rzeczywiście coś, co wydaje mi się, że jest udziałem każdej z osoby, która jest tutaj z nami na tym forum. Pozwólcie mi i zapraszam was do tego, żebyśmy trochę pomarzyli. Teraz chciałbym, żebyście powiedzieli o swoich wizjach, misjach, o pomysłach, o swoim marzeniu, to co chcielibyście, żeby się wydarzyło. Doskonale widać, że my tych marzeń się nie tylko nie boimy, ale wręcz je realizujemy. Jak powiedzieliśmy sobie, że pojedziemy do Grecji, pojechaliśmy do Grecji. Jak powiedzieliśmy, że pojedziemy do Rzymu, pojechaliśmy do Rzymu. Ani Luksemburg, ani jeszcze nie udało nam się Salamina, ale tylko z powodu pandemii, dlatego że przez te spotkania, które się odbyły, to my jesteśmy tam bliżej niż ktokolwiek mógłby pomyśleć. Teraz w październiku na tydzień będziemy mieli spotkania w Brukseli. Będziemy tam starali się też rozmawiać z ludźmi na miejscu co do polityki Unii Europejskiej, jeśli chodzi o mediację. W listopadzie właśnie między tym Dniem Życzliwości, którym zawiaduje Grażynka Lange, a 27 listopada taka szansa będzie. Spróbujmy posprzedawać te idee, spróbujmy zapalić tymi ideami ludzi. I o tę ideę właśnie chciałem was zaprosić. Jola mówiła o spotkaniu, Grażynka mówiła o spotkaniu, Mariolka mówiła o częstochowskich działaniach, o pewnej konsekwencji dążenia do rozwoju rynku zleceń. Nie udaje mi się Lucyny namówić, ale mamy problem techniczny, ale jak się spotkamy, to na pewno Lucyna to pytam, natomiast z naszych rozmów wynika dużo fajnych podkarpackich wskazań. Magda Pfeiffer, śledząc losy ludzi, mam nadzieję, że też się tworzy z tego jakieś marzenie. Ola opowiadała o konkursie. Mogę powiedzieć, że tutaj szczególnie, Olu, pojawia się ten czynnik zaufania, bo ja osobiście dlatego się zniechęciłem, bo zobaczyłem tam osobę, która jest zwyczajnym hejterem, prawda? Tak jakby widać było, że w środowisku mediatorów powinniśmy mieć jednak zdolność budowania zaufania i no nie wpuszczania lisów do tego kurnika. Nie mówiła jeszcze Ela Gnypek, więc ja, Elu, ciebie chciałem zapytać. Od ciebie chciałbym zacząć właśnie te marzenia, czyli rok 2021. Myśmy nazwali to różą wiatrów, dlatego mam czapkę wenecką i mam trochę złota ze sobą. Mam dzwoneczek, który może nas jakoś tak po morsku też uczyć dzielności. Mam Arystotelesa. Nie wiem, kim jest nasz dzielny gość, który schował się pod nikiem, ale chciałem powiedzieć, że statuetkę Złota Mediana 2020 przyznaliśmy w tym roku panu Januszowi Witowi, związanego z Fundacją Dzielnicy Czterech Wyznań. Nie tylko z powodu jego entuzjazmu, oddania, wielkiego zaangażowania przez tyle lat, ale również właśnie powiedziałbym, jak z Noblem,
dla zachęty, żeby przełamać ten trudny czas, w którym przychodzi borykać się z napięciami konfliktowymi. Nasza cudowna statuetka Złota Mediacja, Złota Mediana, zaprojektowana w 2009 roku. Pierwszym laureatem był Krzysztof Hołowczyc i trochę tych laureatów było później jeszcze. Był Gąsienica Byrcyn, dyrektor Parku Narodowego, który się dogadywał z bacami. Ostatni był Stasiu Orłowski, który dostał spotkę na Kongresie Mediatorów, a w tym roku z wielką dumą ogłaszam, że pan Janusz Wit z Wrocławia taką statuetkę Złota Mediana od nas otrzyma. Przy najbliższej okazji naszego spotkania tą statuetkę wręczymy. Drodzy Państwo, zachęcam do marzeń, a my, Krzysztofie, spróbujemy sobie porejestrować, co to nasi przyjaciele nawymyślają. Elu, zaczynamy. Bardzo proszę. Zgodnie z tym, Jurku, co podkreślałeś na szkoleniu, że pewna jest tylko zmiana, więc mamy tą zmianę w tej chwili i zaakceptujmy ją, że ją mamy. Przyzwyczajmy się do tego, co jest, a w związku z tym, jeżeli już mamy te zmiany, to chwytajmy je za każdym razem w taki sposób, w jaki one przychodzą. Z marzeniami, o czym marzyć? Ja, takim moim marzeniem jest, abyśmy my jako mediatorzy mogli się spotykać w większym gronie w taki właśnie sposób jak dzisiaj. Czyli żebyśmy nie mieli przed sobą ani żadnych jakichś tam wielkich tajemnic, abyśmy nie musieli, powiedzmy, mówić czy komentować jakichś tam wzajemnych powiązań, rozwiązań, abyśmy się mogli i potrafili dzielić naszymi spostrzeżeniami i naszym dorobkiem. To jest takie moje marzenie. No i oczywiście, żebyśmy się mogli spotkać również w realu, no żeby też w jakiś taki inny sposób, bezpośredni, poprzekazywać sobie pewne schematy. Dziękuję bardzo, to idziemy dalej. Ja też nie mogę przemilczeć tego, że ogromnie się cieszę, jak bardzo Wałbrzych, Świdnica i Środa Śląska fajnie rozwijają mediację. Ostatnio podzielaliśmy mediatorów sprawami i mamy jeszcze kolejne. Nawet dzisiaj o tym mówiłem, że zarówno Gruziądz może przecież kierować sprawy do mediacji, bo wszystko toczy się online, jak również my, mając ten nadmiar, chętnie będziemy się dzielić, tak jak podzieliliśmy się z Andrzejem Misiem, prawda, w Bartodziejach. Dobrze. Tak, dokładnie. Pionerzy, drodzy moi, z nami jest jeszcze pani Iza, pani Joanna. Nie wiem, czy to nie jest Joasia przypadkiem z Zawiercia, ale mam nadzieję, że się odezwie. No spróbuję je sprowokować. Zobaczmy, czy nam się odezwie. Pani Izo, zachęcam do wypowiedzi o marzeniach, o wizjach, o mediacjach. Ja się Państwa przysłuchuję się cały czas, aczkolwiek trochę dzisiaj tak z zaskoczenia, więc robię też inne rzeczy, za co przepraszam, ale staram się skupić na tym, co Państwo mówicie. Pani Izo, bo jest chyba pięć rodzajów ludzi, którzy na tym rynku są. Jest mój serdeczny przyjaciel Krzysztof Mojzych, to jest wizjoner. Są wizjonerzy, są liderzy, przedstawiciele organizacji, są ludzie organizujący różne przedsięwzięcia, konferencje, badania, publikacje. Są wreszcie ludzie, którzy prowadzą mediację z taką cierpliwością jak Ela Gnypek, która jest tutaj wśród nas. A są też po prostu zwyczajni ludzie, którzy chcą być w takim otoczeniu bardzo przyjaznym i cieszą się właśnie tymi przyjaźniami, które rodzą się między mediatorami. Ciekawy jestem, gdzie pani się sytuuje i jakby pani sobie pomarzyła swoje miejsce na tym rynku mediacji i swoje miejsce w ogóle w przyszłości, no bo tacy są zaczarowani. Bardzo. Tak. Ja przyznam się do mojego doświadczenia zawodowego. Tak jak mówiłam, jestem prawnikiem. Zaczynałam karierę swoją zawodową jako sędzia. Więc ja na mediacje i na ugody patrzę w pewien określony sposób, tak jak prawnicy, ale nie byłam do nich przekonana, tak jak powiedziałam. Później jako już pełnomocnik też nie byłam do nich przekonana i ostatni okres pokazał mi, że one są możliwe, że one są bardzo często
najlepszym sposobem na rozwikłanie trudnych często sytuacji życiowych ludzi, czy biznesowych, czy jakichkolwiek. Więc ja chyba z takiego sceptyka mediacyjnego przekształciłam się w takiego wielbiciela mediacji i widzę bardzo pozytywne skutki. Gdzie ja się w tym wszystkim jakby konkretnie lokuję, trudno mi powiedzieć. Ja w tym momencie swoim szukam, no właśnie tak jak pan powiedział, kontaktu z tymi ludźmi, pewnego rodzaju atmosfery może i towarzystwa takiego, ludzi życzliwych, takich przyjaznych, którzy też taką naokoło siebie aurę rozsiewają. Więc to w sumie to mam dosyć dużo energii, więc może mam zadatki na entuzjastę. Sprawdziłam też siebie, że mam też umiejętność takiego spokojnego prowadzenia mediacji, ponieważ przyznam szczerze, że zastąpiłam ostatnio mediatora, który no nie miał tej cierpliwości. A proszę go wskazać, bo warto honorować mediatorów. Kto panią do tych mediacji tak tutaj zapalił? Mediacja sama w sobie ma dużą wartość. Sposób rozmawiania z ludźmi, przekonywania ich, uczenia ich w pewnym zakresie podejmowania decyzji albo wpływania. No, dla mnie mediacja ma właśnie potężną jakby taką pozytywną stroną jest właśnie to, że możemy wpływać w mediacji na swoją własną sytuację. Tak? Oczywiście, a tak mam argumenty, że to jest szybciej, że to jest ekonomicznie uzasadnione. To jest wszystko bardzo ważne, ale ten realny wpływ na to, co się z nami będzie działo, skoro my tej mediacji podlegamy, to uważam, że to jest rzecz bardzo, bardzo, bardzo cenna. Więc dla mnie to jest rzecz ważna. Ta pani mediator, która mnie tak bardzo do mediacji zainspirowała i bardzo mnie pięknie przeprowadziła, nazywa się Małgorzata Kujawa. I ona jest z Warszawy. Mediacje były prowadzone online, to jest tegoroczna sytuacja. Bardzo mi się podobało i sposób rozmowy, taki niezwykle empatyczny, ale i taki rzeczowy, z dużą uprzejmością. Nie miała ani cienia zniecierpliwienia, mimo że te mediacje czasami trwały po 2 godziny jednorazowo i chyba te 3 takie podejścia mieliśmy jeszcze. Potem rozmowy dotyczące samej ugody i podpisania tej ugody, więc poświęciła nam mnóstwo czasu, ale to naprawdę myślę, że niesamowitą rzeczą było i dla stron, i dla pełnomocników ogromna życzliwość. Bardzo, bardzo fajne, to co mi się podobało, bardzo fajne podsumowania po każdym spotkaniu, rzeczy sporne, niesporne, do zastanowienia, co jeszcze możemy zrobić. W międzyczasie, między spotkaniami jeszcze kontakt, żeby być przygotowanym tak miarodajnie do kolejnego spotkania. Wszystko to było bardzo fajne. I spodobało mi się to, że nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, zmienił się sposób myślenia, tak? Pełnomocników, czyli między innymi mnie. I to było takie czarodziejskie. Wiem, że głupio mówić o czarach przy mediacjach, ale mówię, tam, gdzie myśmy byli w potężnym sporze. Byliśmy w potężnym sporze. On się toczył od 6 lat. Więc rzecz była naprawdę duża, to było albo do skończenia, albo jeszcze by się toczyło ze 2-3, tak, przy dzisiejszym toku czynności sądowych, no to byłoby bardzo duża rzecz. Więc ja chyba, ja stałam się entuzjastą, zobaczyłam jak to... Zaczarowana na M. Tak, zaczarowana na M. Zobaczyłam, jak to może fantastycznie działać i pomyślałam sobie, przecież to się da zrobić. To się da zrobić nie w tej jednej sprawie, to się da zrobić w wielu sprawach. Więc ja próbuję w dużej mierze, czasami udaje się też to robić jakby poza udziałem mediatora. Po prostu trzeba zmienić sposób myślenia. Nie wiem, jak do tego przekonać moich koleżanki i kolegów, ponieważ ja wiem, że w mojej korporacji zawodowej też jest taka grupa tam mediacyjna, jest oczywiście, to jest takie, jak ja to mówię, szalone Bizancjum z całą masą tam różnych osób funkcyjnych. Kompletnie mnie to nie, jakby nie daje mi to satysfakcji. Ale pani z radcą czy adwokatem? Adwokatem. Adwokatem. Bardzo daje mi dużo radości. Samo to robienie ludziom, dawanie ludziom radości poprzez właśnie samą mediację i rozstrzygnięcie takiego sporu z termonicką. Bo
Bo ja wyszłam z założenia takiego, że trzeba rozwikłać zagadnienie. Jesteśmy tak długo skleszczeni, że no po prostu sąd nie chce nam tego ruszyć. Widać, że za przeproszeniem, no tak kombinuje, żeby się tym specjalnie nie zająć. Sędziowie się zmieniają. Nikt nie ma do tego serca, więc jak my nie będziemy mieli do tego serca, no to już chyba nikt. Więc my wszyscy włożyliśmy w to dużo zaangażowania w ten proces mediacyjny, ale efekt nas przepotężnie zaskoczył i to, jak się żegnaliśmy na koniec i jak życzyliśmy sobie naprawdę wspaniałości w życiu i to, jacy byliśmy naprawdę natchnieni tym wszystkim. To było fantastyczne. Nie spotkałam się z taką sytuacją nigdy wcześniej i to mnie tak natchnęło. I zaczęłam sobie czytać, zaczęłam się przyglądać, ale też chciałabym poznać trochę to środowisko. Także ta dzisiejsza Państwa dyskusja dała mi wiele do myślenia. Pokazała mi trochę niestety też tę naszą Polskę, którą widzę w różnych miejscach, gdzie pracuję, czy gdzie bywam z różnych swoich sytuacji takich, czy to osobistych, czy takich społecznych, gdzie się angażuję. W wielu miejscach powtarza się ta taka sama sytuacja, ale uważam, że nie jest to powód do tego, żeby nie robić tego, co człowiek uważa za słuszne. Więc myślę, że mediacja i wszystko, co się wiąże z tym, żeby rzeczywiście prowadzić do tego, żeby ludzie chcieli ze sobą rozmawiać na różnych płaszczyznach. Rzeczy, coś się w ogóle dzieje, to jest takie moje odczucie, coś się dzieje, ponieważ widzę, że wiele osób uczestniczy w różnego rodzaju szkoleniach. Koleżanka, która jest anglistą, nagle jest trenerem, skończyła kurs tam Porozumienie bez przemocy. W życiu bym się po niej nie spodziewała takiego kierunku rozwoju. Więc sama sędziowie również są, z racji takich swoich doświadczeń zawodowych, znam jak grono sędziów, no jeszcze jakieś tam w ramach ich relacji towarzyskich. I dla nich w tej chwili zmieniły się bardzo sposób pracy, ponieważ sądy no, trochę się zblokowały. Oni się bardzo boją ludzi, tak? Wszystko chcą na posiedzeniach niejawnych rozpoznawać. Opcja szkolenia, rozprawy online'owe jest u nich jakby jeszcze przed szkoleniami są jeszcze. To jest w ogóle kuriozum, bo przecież my pracujemy już tak od pół roku, prawda? Państwo tak pracujecie, ja też tak pracuję. Więc jeszcze są nadal w rozsypce i to się kompletnie nie spina. Więc jedyne co zrobić, żeby przynajmniej te istotniejsze, czy te sprawy, gdzie komuś bardzo zależy na tym, żeby to rozstrzygnięcie zapadło, z różnych względów, no to jest właśnie ugoda. A jeżeli my nie potrafimy się porozumieć, bo to czasami jest trudne, no to właśnie pomoc mediatora. Więc ja myślę, że miejsce na to, żeby się wślizgnąć, jest duże, bo sądy nie ruszą teraz. Oni wyznaczają rozprawy i że to jest jakiś tok spraw, ale wszystko, co widzę, jest możliwe, to wycofują. Systemy takie do obsługi internetowych rozpraw w niewielu ośrodkach w Polsce funkcjonują i to są pojedyncze sytuacje, nie jest to sytuacja powszechna. Za chwilę statystyka, na koniec roku będzie robiona statystyka, ona ich zabije. No bo przerób jest ograniczony. Ja myślę, że oni połowy spraw, które powinni zrobić, nie załatwią. Więc moim zdaniem jedyna opcja będzie dla nich taka, wysłać to do mediacji i próbować. Więc tak jak ja bym widziała aktywność Państwa teraz, to rzeczywiście gdzieś, ja nie wiem jak to działa, bo nie wiem w jaki sposób Państwo tam wchodzicie, żeby jakby pokazać, jesteśmy gotowi na współpracę i chcemy mediować na potęgę, no to dać takie potężne zielone światło, powiedzieć, jesteśmy gotowi, czekamy, dajcie nam, pomożemy wam w tym, tak? Bo zawarcie ugody skutkuje tylko tym, że potem w każdym postępowaniu no, cywilnym czy rodzinnym, w karnym jest trochę inaczej, tak? Ale pozbawia, w przeważającej mierze pozbawia sąd konieczności rozstrzygnięcia sprawy merytorycznej. W związku z tym zostają mu do pozamiatania koszty, no i musi zatwierdzić i to jest wszystko. Więc mówię, oni za chwilę będą bardzo mocno, przepraszam za kolokwializm, przebierać nogami, żeby ktoś za nich te sprawy zrobił, bo oni sami nie są w stanie tego zrobić. Mówię, boją się strasznie ludzi, którzy przychodzą na rozprawy. Ja odczuwam po wielokroć taką nawet wrogość. Jakże ja śmiałam tam przyjść, ale przecież to moja praca i mój obowiązek. Moja odpowiedzialność dyscyplinarna za to, że ja tam no muszę iść.
Oni tego nie rozumieją i odbierają nas jako wrogów. To jest w ogóle jakimś paradoksem jednym wielkim. Łącznie z tym, że nie przyjmują pism żadnych, wszystko jest poddawane kwarantannie. No widać, że są bardzo wystraszeni, nieproporcjonalnie ogromnie w stosunku do, nie wiem, miejsc takich, które również na co dzień odwiedzamy. Środki komunikacji, sklepy różnego typu. Więc moim zdaniem sądy, to jest mój odbiór tej sytuacji, którą obserwuję, oni będą musieli, uważam, że przełom roku będzie bardzo kluczowy. I tu widzę dla Państwa potężną szansę na to, żeby rzeczywiście znaleźć sobie, jeżeli, tak jak zrozumiałam, część z Państwa robi różne rzeczy, część pewnie chciałaby się ulokować jako taki zawodowy mediator, który po prostu z tego żyje, bo to też są ważne kwestie, tak? Można być sercem przy mediacji, ale żołądek jest ciutkę niżej i on też wymaga zaspokojenia. I też to rozumiem, bo to jest oczywiste. Ma się rodziny, ma się jakieś tam zobowiązania finansowe. To zresztą praca, fajnie, żeby była pasją, to w ogóle jest fantastyczna przygoda wtedy życie, ale też powinna dawać godne wynagrodzenie, tak? Inaczej to bardzo wiele osób traci siły i energię do tego, co robi, więc myślę, że spięcie tego wszystkiego w jedno coś byłoby cenne. Ja widzę dużą szansę i to jest, myślę, krótki okres czasowy, bo w sądzie Bogiem jest statystyka. Tak? I statystyka się zamyka na koniec roku, odliczany jest rok. Wszyscy oczywiście będą wiedzieć, że to jest trudny rok, ale będą też szukali rozwiązań. Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem w tym momencie są mediacje, bo ugody, też sąd musi poświęcić czas, bo tam trzeba wyznaczyć rozprawę, poprosić te osoby, żeby przyszły, tak tą ugodę się podpisuje przed sądem. Mediacja i zawarcie ugody przed mediatorem skutkuje tylko koniecznością zatwierdzenia. Jest proste, łatwe i przyjemne. Myślę, że to jest ideał. Myślę, że to jest coś, na co sędziowie czekają. No drodzy Państwo, Jolu i Grażynko, właśnie usłyszałyście speech tak naprawdę młodej pani sędzi Włodarczyk, prawda? Pani Iza jest takim adwokatem, który za chwilę będzie miała, że tak powiem, ten entuzjazm się uzupełni. Pani Izo, zachęcam Panią do kontaktu z Agnieszką Zemkę, która kieruje Centrum Mediacji w Naczelnej Radzie Adwokackiej. Jest osobą z Białego Stołu, jest osobą, która mediację rozumie i wierzę, że w tym Bizancjum znajdzie się do jakiejś normalności. Dla Agnieszki też cały okręg podlaski został wykształcony. Marcin Szargiej kształcił też tych adwokatów i wydaje się, że tam można szukać rzeczywiście fajnej podstawy. Poza tym jeszcze mam i dobrą i złą wiadomość. No zła wiadomość jest taka, że jesteśmy już chyba po eksperymencie warszawskim, to znaczy bardzo duże pieniądze przeznaczone na to, żeby dużo spraw poszło do mediacji i one znowu się nie udały. Więc zachęcam też do trochę myśliwości, dlatego że gdyby nie daj Bóg znowu to się wydarzyło, to ogromne pieniądze przeznaczone na kierowanie spraw do mediacji, bo dla kosztem już jest wysyłanie spraw. Jeżeli wysyłają postanowienia ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, kończą się niestety bardzo minorowo. A to wynika po prostu z kompetencji. I to jest zła wiadomość. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że niewątpliwie to będzie szło w kierunku takim kulturowym, o którym Pani mówi i ten rynek potrzebuje ludzi z pasją. Da się z tego żyć, czego świadectwem jest Marcin Szargiej, ale też trzeba jasno mieć świadomość, że mediatorzy to dwuzawodowcy. Wszyscy jak tutaj jesteśmy dwuzawodowcami, bo jeżeli to są tylko mediatorzy, to w związku z ich zaangażowaniem i wiedzą, kompetencjami są wykorzystywani jako uczący. Natomiast tak, Marcin pracuje w poradni, Janek Bereza ma swoją cudowną emeryturę, pracuje u córki, Ania Franecka organizuje spotkania dla młodzieży i tak dalej, i tak dalej. Wszystkich tutaj wyposażyłbym właśnie w takie walory istotne. Więc jeżeli mogę tu Panią poprosić, żeby Pani tą miłość do mediacji zachowała, a jednocześnie trzymała się też swojego zawodu, to na pewno to przyniesie docelowo wielki sukces. No dobrze, drodzy Państwo, marzymy dalej. To co, Marcin, co Ty na to wszystko? Jakie marzenia? A zaraz przejdę do Ani Franeckiej. Nie mam marzeń i nie chcę ich mieć. Marcin, no ale jakiś dobrobyt chociaż, wiesz, hacjenda, fura,
i komura, te koncerty, na które jeździsz. No dobrze, no to Aniu, zaraz przejdę do Grażynki Lange, bo Grażynkę trochę zaniedbałem. Aniu, marzymy. Co byś chciała, powiedz mi? Ja w zasadzie, pomijając stan pandemii, to marzy mi się, żeby było jak jest. Ja jestem od 2 lat jednozawodowcem. Te działania dodatkowe to są pro bono, więc jestem jednozawodowcem i mam nadzieję nim jak najdłużej pozostać. I to jest moje marzenie, żeby się nie za wiele zmieniało. To znaczy, żeby oczywiście mediacje się rozwijały, ale to, co dotyczy mnie, to żeby faktycznie szło tym torem, jakim idzie w tej chwili. No po prostu, dobrze. Janku, co ty na to wszystko? Janek, a nie, przepraszam, Grażynka. Grażynka i Janek Bereza, za chwilę wrócę. Grażynko, ty jesteś tu pasjonatką, od roku uruchomioną w ogóle w marzeniach wielkiej aktywności. Moje marzenie. Moim marzeniem, mam 2 marzenia. Jedno marzenie to jest takie, żeby udał mi się Międzynarodowy Dzień Mediacji pod hasłem Dobroczyń, żebyśmy mogli zrealizować nasz plan, który był w roku 2019, a mianowicie, żebyśmy się spotkali z Fundacją Dzielnica Wzajemnego Szacunku 4 Wyznań, którą to fundację mamy we Wrocławiu, i żebyśmy sobie porozmawiali o tradycyjnych sposobach rozwiązywania konfliktów przez różne religie i kultury. Po prostu chciałabym, żeby kryzys, który być może tam trochę ich dotknął, żeby minął i żeby znowu wrócili na te dobre tory, na to wszystko, co układało się na ich kulturę właśnie fundacji. A jest to fundacja od 2005 roku, gdzie w swoich działaniach mają dobroczynność, działalność kulturalną, ochronę dóbr kultury i sztuki, tożsamości mniejszości narodowych, pomoc społeczną, działalność edukacyjną i tak dalej. Janusz Witt to jest człowiek, który jest właśnie fantastycznym ambasadorem tej fundacji i któremu przyznaliśmy naszą złotą medianę. To jest moje marzenie. Drugim moim marzeniem jest to, żeby nasza Rada Programowa Domu Mediacji przyznała złotą medianę, proszę Was, Jerzemu Śliwie. Jerzemu Śliwie za 2 książki, które napisał. Jedna z nich to Mediator Gospodarczy, Mediacje Klasyczne, Podręcznik Rozwoju Kompetencji, druga Standardy Mediacji, i za całokształt pracy tej, którą wkładał w rozwój mediacji, w rozwój tej idei, za to, za tych wszystkich, których wychował, wyuczył, wykształcił i nadał im kompetencje. Ja bym wystąpiła o przyznanie złotej mediany dla Jerzego Śliwy. To są moje marzenia. A nie mógłbym chcieć Orderu Orła Białego? Dlaczego tutaj tak? Albo nie, jeżeli chcesz Orła Białego, to powiedz, to ja to załatwię. No słuchaj, Justyna, która kieruje Akademią ADR, Justyna Ostrowska z Poznania, to jak do niej tak mówię, to ona zawsze wtedy mówi, co chcesz? No dobra, dobra. Bardzo Ci dziękuję, Grażynko. No to przechodzimy dalej. Ola melduje, że będzie musiała za chwilę pójść. No to Olu, twoje marzenia, bo ty organizowałaś konferencję u siebie, trochę na takim szczerym polu. Jakie są twoje marzenia teraz? Co sobie myślisz o rynku? Co byś chciała? Jakie refleksje po tym ostatnim konkursie? Co ci się marzy? Marzę, żeby ludzie w końcu zaczęli zwracać uwagę na kompetencje i przede wszystkim, żeby się to wszystko odwróciło, bo teraz mamy taką kartę, że cała ta pandemia tak naprawdę nastawiła człowieka przeciwko człowiekowi i no jak gdyby zamiast nas to przybliżać, to nas to oddala i no nie jest to dobrym polem do tego, żeby przekonywać ludzi, że mogą się porozumieć w drodze mediacji, ponieważ oni tak mocno się okopują na swoich stanowiskach, że
No ciężko jest, ciężko. Aczkolwiek chciałam jeszcze tutaj też nawiązać do tego, co Marcin wcześniej powiedział, chciałabym, żeby rozwijały się te kampanie, które do tej pory były, i kampania z okazji Dnia Dziecka, i kampania przed Bożym Narodzeniem. Pogódźmy się na święta. Pogódźmy się na święta. I przede wszystkim ten Dzień Życzliwości, który w zeszłym roku tak świetnie zorganizowaliście, żeby to cały czas szło do przodu i w ten sposób, żebyśmy docierali do ludzi, no i zmieniali tak naprawdę świadomość społeczną odnośnie tego, co to jest mediacja, no i jakie to jest cudowne narzędzie do rozwiązywania naszych konfliktów. Mhm. Bardzo Ci dziękuję. Ten Dzień Życzliwości to wielki dorobek z kolei Grażynki Langen, chociaż środowisko podkarpackie to zainicjowało. Jest z nami Wiesiek Pałka, jeśli się nie mylę. Wiesiu, jakbyś zechciał się włączyć, bo jesteś autorem wielkiego sukcesu ostatnich lat na Podkarpaciu, a przede wszystkim twoja konsekwencja temu jak najmocniej służy. Wieśku? Wieśku, marzymy, bilansujemy ten rok i marzymy o tym, co byśmy chcieli. Wiem, że jesteś na przedmurzu ważnego, dużego wydarzenia, które online'owo no, zgrupuje dużą grupę ludzi i sprawdzi, jak to jest możliwe, żeby w dużym zespole mediacji popularyzować. Bardzo proszę, oddaję Ci głos. Lucyny też nie słychać, a może Wy tam macie jakąś taką ścianę na Podkarpaciu, że ona Was tak blokuje właśnie, co tam się od reszty dzieje? Świata. Tam jakieś, oni mają... Nie dość, że z Dębicy mamy tutaj laureata NIK, to nie wiem skąd jest Pani Świątek, czyli Iga Świątek, nasza tenisistka. Skąd jest Iga Świątek, kto wie? Z Raszyn. No dokładnie. Prawda. Z Raszyna, proszę. No dobrze, Wiesiu się włącza jeszcze raz, może się tym razem uda. Lucynka co najmniej jak Mona Lisa. No ale ona nie wystawia tak języka, no pani mediator, no jak tak można. Mariola Pawłowska-Rak. Mariolko, jesteś ważną osobą samorządową, włącz się proszę i powiedz, o czym marzysz, a za chwilę poproszę Magdę Fejfer. O czym marzysz? Tak. O czym marzę? Ja nie tak dawno do jego domu, jakieś 5 lat temu, do dzielnicy, która jest tak naprawdę bardzo bliska centrum, bo 3 kilometry mam do Jasnej Góry, nie było życia. I we współpracy, tak jak sam powiedziałeś, że współpracuję blisko z samorządem, no to tak weszłam w taki etap, ażeby spróbować to społeczeństwo zaktywizować. I utworzyliśmy, poprosiłam znajomych, których tutaj poznałam. Aha. No to wrócę do tego partnerstwa, które założyliśmy tutaj na Stradomiu, gdzie zaprosiliśmy do działania szkoły, przedszkola, prywatnych mieszkańców, firmy, byłoby zjednoczyć środowisko mediatorów, żebyśmy mogli wspólnie działać, bo uważam, że w grupie jest siła, a ta siła na pewno by się przełożyła na rozpropagowanie i zwiększenie kierowania spraw do mediacji. Wspaniale, to jest w ogóle wspaniała wizja. A dla siebie co byś chciała? Bo ty jesteś taką osobą, która daje, a co byś chciała dla siebie? Chciałam powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczna w waszym spotkaniu, w naszym spotkaniu. Jestem po prostu rozanielona waszym entuzjazmem. Serdecznie dziękuję za to. Bardzo ci dziękuję, Mariolko. To bardzo, bardzo miłe i bardzo się cieszę. Ja naprawdę z dużym rozrzewnieniem też wspominam nasze spotkania w Częstochowie i mam nadzieję, że ta cykliczność zostanie podtrzymana. Dziękuję Ci. Jak zechcesz jeszcze, to oczywiście zapraszam. Wiesiek jest z nami. Wiesiu, pokaż się proszę. Cieszę się, że udało nam się problem techniczny rozwiązać. W imieniu Twoim i w imieniu naszej wspólnej przyjaciółki, Pani Prokurator, bardzo proszę, oddaję Ci głos. Ja witam wszystkich bardzo serdecznie. Zarówno ja, jak i Lucynka dzisiaj powinniśmy się uśmiechać, chociaż ten uśmiech, temu uśmiechowi towarzyszy również zmęczenie, bo dzisiaj dla nas był pracowity dzień. A jeszcze przepraszam Cię, pozwól mi, najlepsze życzenia dla Was z okazji Dnia Nauczyciela, tak jak dla wszystkich tutaj nauczycieli wokół nas, bo i Krzysztof był dyrektorem i Mariolka, w zasadzie to wszyscy tutaj jesteśmy jakoś tam z oświatą po trosze związani. Na pewno Magda Fejfer, na pewno Krzysztof i na pewno Mariolka, która przed chwilą się wypowiadała, na pewno Marcin z oświaty.
Wszystkim Wam serdeczne życzenia z okazji wczorajszego Dnia Nauczyciela. Już nie będę przerywał, oddaję Ci głos, Wiesiu. Dzięki serdeczne. Ja również podpisuję się pod tym wnioskiem, żeby tą medianą uhonorować Jerzego, ale dopisałbym tutaj drugiego człowieka, który dzisiaj z nami jest, czyli Marcina, bo Marcin też tutaj wkładał mnóstwo sił, energii, żeby te mediacje były na odpowiednim poziomie, tak? Zresztą jak i Jurek, jak i Ania Ficek, także jeżeli trzeba coś podpisać, to ja również podpisuję się pod tymi trzema nazwiskami. Bo tyle osób znam, oczywiście tutaj Lucynka, ale to my sobie tutaj chodzimy nawzajem, także te mediany później dla nas również będą zarezerwowane. Powiedziałem, że dzisiaj był pracowity dzień, ponieważ żeśmy propagowali mediację w stolicy województwa podkarpackiego, czyli w Rzeszowie. Zaczął się ten dzień od takiej debaty w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie. Pewnie wszyscy o niej wiedzą, ale było w tej debacie kilkunastu sędziów, a przynajmniej kilku sędziów. Pani kurator również zaszczyciła swoją obecnością, pan prezes Sądu Okręgowego. I również żeśmy mówili o tych różnych działaniach, które w oświacie podkarpackiej zaistniały. Myślę, że dobrze żeśmy sprzedali to, co zarówno ty, Jurku, jak i Marcin, jak i Ania jesteście takimi prekursorami tych wszystkich działań, o których żeśmy w tym sądzie mówili. A później o godzinie 12 na koło pierwszego liceum, czyli na jednej z głównych ulic Rzeszowa, była taka kawiarenka mediacyjna, czyli osoby mogły podchodzić do nas i rozmawiać z mediatorami na tematy, no, co to jest mediacja. Były banery, także niektórzy podchodzili, a do niektórych żeśmy podchodzili, żeby porozmawiać, czy warto się jest porozumieć. Z tego zrodziły się dwie czy trzy mediacje, które będziemy chcieli przeprowadzić. A równolegle do godziny 18, od godziny, no tak szczerze powiedziawszy 12, były dyżury 8 mediatorów telefoniczne. No i przed chwilką jeszcze podzwoniłem po wszystkich tych mediatorach, którzy pełnili dyżury, i okazało się, że dwie osoby zgłaszały się, pytały, co są mediacje. Nawet chyba jedna z tych osób umówiła się na taką mediację, którą będzie chciała, żeby się odbyła. Także to dzisiaj ten pracowity dzień. No mamy, mogę jeszcze tylko dodać, że wszystko to było relacjonowane przez dwie rozgłośnie takie radiowe, czyli Polskie Radio Rzeszów i takie radio Via, które jest również lokalnym takim radiem na Podkarpaciu. Tak. Rzeszowskie Radio Via. Tak, tak. A jeżeli chodzi o marzenia, to myślę, że chcielibyśmy, żeby ten kongres mediatorów szkolnych i rówieśniczych, który będzie 18 listopada, żeby dał nam satysfakcję z dobrze wykonanej pracy, a tym osobom, które się będą łączyły, żeby te osoby mogły skorzystać z wiedzy i umiejętności tych, którzy będą się prezentowali podczas tego kongresu. Także tam są takie dwie debaty, które mogą się włączyć inni, jeżeli ktoś będzie chciał w te debaty się włączyć, to na pewno będzie miał taką możliwość. Program już tam wstępnie mamy opracowany, ale jeszcze pewne uzgodnienia musimy tam poczynić. Będą na tym kongresie również przedstawiciele sądów. Chcemy, żeby pani koordynator z Rzeszowa, pani Barbara Kłędowska była i żeby również uczestniczyła w tym kongresie przynajmniej tak na 2-3 minutki pani koordynator z Tarnobrzega, ponieważ ma bardzo dobry kontakt z młodzieżą i chcieliśmy również, żeby o mediacjach tych sądowych porozmawiała z tą młodzieżą w formule online. Także ja bardzo serdecznie dziękuję tutaj Lucynce, która odgrywała główne skrzypce, reprezentowała tych mediatorów podkarpackich właśnie w sądzie. Myślę, że pani kurator też należą się takie podziękowania, ponieważ dzięki jej wsparciu te mediacje na Podkarpaciu się rozwijają.
Wiesiek Pałka, Stowarzyszenie Podkarpackie Centrum Mediacji, naprawdę no serce rośnie, serce roście, jak mówił klasyk, jak się na to wszystko patrzy. Marcin z rozrzewnieniem cały czas Podkarpacie wspomina, więc naprawdę super.